Cześć, witam Was w kolejnym Harry Potterowym odcinku Matylda Castu. Dzisiaj bierzemy się za Harry'ego Pottera oraz więźnia Azkabanu. I więźnia Azkabanu, potencjalnie najlepiej napisaną książkę w tej serii. Już to zaznaczam. Co było dla mnie dosyć dużym zaskoczeniem. Dla osób, które dopiero teraz może dołączają do tej serii, to jest ich pierwszy odcinek Matylda Castu, prowadzę teraz serię odcinków Matylda Castu, gdzie czytam... Jeszcze raz książki Harry Potter. Jest to seria, którą czytałam najwięcej razy. Książki, które czytałam najwięcej razy, towarzyszą mi od dzieciństwa. Dorastałam z Harry Potterem, ale żeby zobaczyć, czy J.K. Rowling jest rzeczywiście tak słabą pisarką, jak to teraz się mainstreamowo twierdzi w, in w internecie, czy może jednak było w tym coś ciekawego, jaka jest tak naprawdę wartość tych książek. Czy one są dobrze napisane? Dlatego do nich wracam. Postaram się podejść z większym obiektywizmem, wobec czego też takim w sumie założeniem będzie to, że się będę przyczepiać do bardzo wielu aspektów tej książki, bo takie jest moje zadanie, takie zadanie sobie postawiłam i chciałabym się też zanim przejdziemy do tej książki odnieść do kilku komentarzy. To znaczy jest jeden tutaj użytkownik na YouTubie, który em, bardzo dokładnie przesłuchuje moje odcinki mojego podcastu. Bardzo za to dziękuję. Nie odniosę się też do wszystkich uwag, tylko konkretnie do tego komentarza em, tutaj Kiermarksa02 pod akurat Drugim odcinkiem w tej serii, czyli a propos komnaty tajemnic, odpowiedź na wszystkie te punkty to byłaby cała polemika i cały długi odcinek, także chcę poświęcić tylko chwilę czasu. Tutaj mam pierwsze, pierwszą rzecz, że nie nazwałbym skrzatów istotami zniewolonymi, a raczej ubezwłasnowolnionymi, bo jest to trochę ich wolna wola. Widać to w późniejszych tomach. Trochę nie bardzo jest to ich wolna wola, nie zgodziłabym się, ale co oznacza ubezwłasnowolnienie? Ubezwłasnowolnienie to jest pozbawienie kogoś prawa do samostanowienia o sobie, ponieważ on stanowi dla siebie jakiegoś rodzaju krzywdę czy zagrożenie i nie może działać we własnym najlepszym interesie. Na przykład w wyniku. Ciężkiej choroby psychicznej, trzeba takiej osobie wyznaczyć kogoś, kto będzie za nią stanowił prawnie, podejmował decyzję, ponieważ ta osoba nie działa w swoim najlepszym interesie, tylko sobie na szkodę. Jeżeli nawet założymy, że początek ubezwłasnowolnienia skrzatów był taki, że. bo to nie jest tak, że te skrzaty, każdy z nich jest ubezwłasnowolniany, kiedy się rodzi, wiemy o tym, na podstawie historii skrzatów rodziny Blacków, że one mogą, jeżeli się urodzą, to stają się wła własnością tej rodziny, do której należą, i też mówię, do której należą rodzice, skrzaci rodzice. I mówię tutaj własnością, ponieważ można ich zapisać jako własność w testamencie. To też Syriusz Black robi ze stworkiem w późniejszych tomach i zapisuje go haremu. Jeżeli nawet geneza u Niewoli z kratów domowych była taka, że one stanowiły dla siebie jakąś szkodę. Myślę, że obiektywnie możemy stwierdzić, że w tym momencie to, jak są traktowane, to znaczy, żyją tylko i wyłącznie po to, żeby pracować dla czarodziejów, nie jest działaniem w ich interesie. I w późniejszych tomach wcale nie widać, że to jest ich bardzo wolna wola w tym sensie, że one mają prawo myśleć, co chcą, ale dekady, pokolenia, czy setki lat, może, Życia w takich, a nie innych warunkach sprawiło, że oni mają, ba bardzo szczególny, mają, mają bardzo szczególny rodzaj myślenia i nie są gotowe za bardzo się wyłamywać. Tutaj potem wiemy, że one pracują. Komentarz dalej kontynuuje, że one pracują, bo chcą. Dosłownie wiemy, że mogłyby sobie pójść w każdym momencie, bo Dumbledore był skłonny nawet im płacić. Dumbledore nie był skłonny im płacić, on był gotów im płacić, jeżeli. O to poproszą. Gdyby był skłonny im płacić, to by im płacił. Nie był też szczególnie zainteresowany ich dobrobytem, to znaczy dalszą może pracą do, jeżeli idziemy z koncepcją ubezwłasnowolnienia, pracowaniem dalej nad tym, żeby one były niezależne, bo nic nie stało na przeszkodzie, żeby podjął jakieś działania, żeby tym skrzatom ułatwić. Niezależność, zachęcić ich może do rozwijania własnych zainteresowań, do nauki życia samodzielnego. To nie był niczyj priorytet. Obiektywnie myślę, że stosunek czarodziejów, większości czarodziejów do skrzatów domowych jest po prostu nieciekawy i można sobie dalej gdybać, co to mówi o J.K. Rowling, że taki. Takie coś umieściła, w sensie taką koncepcję umieściła w książkach, ale to, tym się możemy zająć później. Dalej mamy koncepcję, że to, że, go, że gobliny kontrolują banki, tak naprawdę mają większą władzę niż osoby, co je kontrolują prawem. Znowu nie będę się szczególnie rozwijać, ale to również jest jeden z aspektów, by ta perspektywa, że gobliny kontrolują finanse, wobec czego czy mają dużo pieniędzy, wobec czego mają większą władzę niż osoby, które kontrolują prawem, jest y, dosłownie sentymentem powtarzanym w propagandach antysemickich, ponieważ wiele y, Żydów pracowało, y, czy na przykład użyczało pożyczek, było powiązanych z finansami i było dobrze sytuowanych finansowo, to wiele osób mówi, ale nie miało tych samych, no, nie miało w dokumentach napisane Polak, tylko miało napisane Żyd, czyli jest jakaś taka odrębność budowana, e, budowana dla nich. Był taki, to, to było używane jako argument przeciwko nim. Nie będę się w to dalej zagłębiać, ponieważ myślę, że e, przy mojej, tak sądzę, dosyć pobieżnej wiedzy na temat antysemickiej propagandy, temat ten poruszyłam wystarczająco w poprzednim odcinku. E, jeżeli was interesuje w ogóle historia. E, Żydów, szczególnie w trakcie II wojny światowej, interesują Was y, obozy koncentracyjne i druga wojna światowa. To bardzo Wam polecam konto na TikToku, które nazywa się Rozczytani. Po podlinkuję je Wam w opisie tego odcinka, żebyście mogli sobie posłuchać różnych ciekawych rzeczy. Y, tam. Y Polecają bardzo często też różne książki historyczne, jeżeli Was to bardzo interesuje. No to jest podcast o Harrym Potterze, więc myślę, że to wystarczy na temat. I wiele tutaj komentarzy też tej osoby się odnosi do tego, że jest wyjaśnienie pozaksiążkowe dla niektórych moich uwag, czy niektórych moich krytycyzmów. Problem jest taki, że ja nie uznaję... Dodatkowych, dopowiedzianych rzeczy poza książkami za kanon książek. Kanon książek to są wszystkie informacje, które zawiera te siedem tomów sagi o Harrym Potterze, i to jest tylko i wyłącznie to, z czego ja rozliczam J.K. Rowling. Nie, no, nie wiem, jak mogę bardziej wyjaśnić, że Kanon Książek to Kanon Książek. Jeżeli autor dodaje do swojego dzieła jakieś rzeczy potem. Możemy nie brać ich jako kanon tej historii. Jeżeli to byłby wystarczający brak, żeby autorowi to przeszkadzało, jestem przekonana, że można byłoby wprowadzić do książek zmiany. Wiele różnych aspektów budowania świata magicznego, które są dodawane na Pottermore oraz na Twitterze J.K. Rowling, wynika z tego, że chce ona podtrzymać dialog, zaangażowanie fandomu Harry'ego Pottera, a także zbudować większy, znaczy zmniejszyć dystans wielu osób do Harry'ego Pottera, tworząc na przykład dodatkowe szkoły magii czy dodatkowe jakieś mity, więcej osób tworzących różdżki, więcej magicznych stworzeń, to wszystko je, z różnych stron świata sprawia, że fani z tych różnych stron świata mogą się bardziej zaangażować. Ale nie, nie jest to aspekt, nie jest to coś, co jest zawarte w tej książce. To by było na tyle. Tych komentarzy jest tam więcej. Dziękuję za słuchanie tego odcinka. Tutaj mówimy o opiniach, możemy się też nie zgadzać. Nic nie szkodzi. To tyle czasu będę. To tyle, ile poświęcę czasu na to w tym odcinku. Dalej, przejdźmy do samej książki. Dlaczego ja uważam teraz nagle. Że ona jest najlepiej napisana. Jeszcze tego nie wiem, ponieważ przeczytałam dopiero trzy teraz z tym nowym krytycznym okiem. I mam jeszcze nadzieję, że szósta lub piąta, może też będą całkiem nieźle spójne narracyjnie, ale ta książka jest właśnie spójność to jest. To słowo, do którego bym chciała się odnieść, jest bardzo, bardzo spójna. Motywy we wszystkich wątkach jakoś się ze sobą dobrze zazębiają i pasują do siebie, ma nawet powiedziałabym jakiś taki jeden główny motyw, jedną główną lekcję, którą Harry ma zdobyć w tej części. Ale ja jako dziecko nie miałam do tej książki szczególnego sentymentu. Najbardziej lubiłam czwartą, szóstą i pierwszą część. Już się okazało, że pierwsza część jest całkiem okej, okay, druga część niekoniecznie, jak już wspominałam. Mam nadzieję, że czwarta i szósta jakoś zdadzą egzamin i też będą całkiem interesujące i całkiem nieźle napisane. Zobaczymy, jak to dalej będzie, ale mogę powiedzieć o tej książce, że to jest książka z jakimś motywem przewodnim i jest to książka. O żałobie. Jeżeli słuchacie to już od jakiegoś czasu, możecie zauważyć, że ja bardzo często czytam książki, które mają w sobie ten motyw, ponieważ mnie to interesuje bardzo. A, I to akurat się tak złożyło, że Harry Potter ma ten motyw, nie uważam, że dodaje mu, jakoś, że daje mu szczególne pochwały ze względu na to, że akurat żałoba jest motywem przewodnim tej książki. Zobaczycie, możecie mnie z tego rozliczyć w komentarzach i yy, uznać, czy mam bias yy, czy nie. Mimo, że ten motyw bardzo mnie interesuje już od długiego, długiego czasu, mimo to jakoś nie byłam do tej książki szczególnie przekonana, zawsze mi odstawała, ponieważ nie ma tej konfrontacji z Voldemortem na koniec. Jest to książka pod wieloma względami wyjątkowa. Więc tak, jeżeli chodzi o ten motyw żałoby, to w oczywisty sposób Harry w trzeciej części, yy, konfrontując się z dementorami, przeżywa jakoś... Yy, Żałobę po swoich rodzicach, i to nie jest nadużycie z mojej strony. Jest to, jak dla mnie, alegoria jego przeżywania tej żałoby, ponieważ wspomnienie, które mu towarzyszy, czy motyw, który mu towarzyszy w tych chwilach, tuż przed zemdleniem, przez um, przytłoczenie tym negatywizmem ze strony dementorów, tym. Tymi negatywnymi emocjami ze strony dementorów, jest wspomnienie krzyku jego mamy. I on sam w którymś momencie książki zwraca uwagę na to, że może on wcale nie chce jakoś tego unikać, bo tęskni, żeby usłyszeć, usłyszeć jej głos. I to jest motyw takiego, takich wyrzutów sumienia. Odnośnie wyjścia z żałoby, z którymi zmaga się wiele, wiele osób. Czy jeżeli ta osoba znaczyła dla nas tak dużo, że przeżywamy wobec niej te wszystkie skomplikowane emocje, i myślę, że powiedziałabym, że ten, ten etap żałoby, na którym jest Harry, to jest etap przed akceptacją, to znaczy on chce zaakceptować, Nową rzeczywistość, ale jeszcze się zmaga czy z tym, czy to jest stosowne z jego strony. Jeżeli ktoś był dla nas tak bardzo znaczący, że jego odejście wiązało się z tym całym cierpieniem dla nas, to czy skoro kochaliśmy tę osobę tak bardzo, zakończenie żałoby w którymś momencie, to znaczy zakończenie przeżywania tego w tak zaangażowany sposób, umieszczanie tego przeżywania żałoby w centrum naszego życia jest jakkolwiek stosowne? I Harry tego nie wokalizuje w ten sposób, ale ja tutaj widzę taką alegorię i taki właśnie motyw, że czy mamy prawo przejść do porządku dziennego po stracie kogoś bliskiego w którymś momencie? I Harry sam dla siebie znajduje odpowiedź, że tak. Ten moment, kiedy on podejmuje tę decyzję, to jest moment, kiedy czeka po tym, jak Hermiona używa. Z tego zmieniacza czasu i on jest nad jeziorem, i widział patronusa Jelenia, i jest przekonany, że to jego tata wyczarował tego patronusa. Moment, w którym on decyduje się wyczarować ten patronus, i rozumie, że to, że to jednak on ten patronus wyczarował, jest to moment akceptacji, jak dla mnie. Po pierwsze, dlatego że nie towarzyszą mu te emocje, nie towarzyszy mu ten krzyk, mamy, który towarzyszył mu wcześniej. A po drugie, jego gotowość, zdolność do wyczerowania patronusa bierze się po części z tego, że oczywiście widział go wcześniej, więc wie, że jest w stanie to zrobić. Ale też ten patronus w formie jelenia jest oczywiście odniesieniem do tego, że James Potter, który też miał patronusa jelenia, z tego co pamiętam w późniejszych książkach, ale przede wszystkim w jelenia się zamieniał. Hary znajduje jakoś pokój, godzi się z tą utratą, ponieważ znajduje cząstkę swojego rodzica w sobie. To jest bardzo ładnie przeprowadzone, jest to coś, co się dzieje przez całą książkę. Towarzyszymy Haremu w tym procesie. I ja bardzo to doceniam. Uważam, że to dobrze było napisane, ale dodatkowo uważam, że to jest ciekawe i spójne, bo mamy odniesienie do y, taty Harego, który był y, bardzo. do rodziców Harego, którzy byli młodzi i zginęli, i się też spotykamy z osobami, które również przeżyły żałobę po utracie Jamesa i Lily, to znaczy Remusa oraz Syriusza. Oni dzielą przeszłość z rodzicami Harego, także przeżywali te same emocje, które przeżył Harry, i mamy tutaj po tych samych osobach co Harry. Więc wszystkie postaci w tej książce łączy wspólna przeszłość, a nawet konkretny epizod w przyszłości, ponieważ największym antagonistą obok parszywka, to znaczy Petera Pettigrew, jest Snape, który z kolei nosi w sobie krzywdę i traumę pochodzącą z tamtych czasów z jednej strony odrzucenie przez jego przyjaciółkę to znaczy Lili. W ogóle myślę, że incelizm Snape'a to jest coś, co poruszymy po jego śmierci w książce. Jego cały stosunek i relacje z Lili bo chcę teraz zobaczyć to tymi nowymi, krytycznymi oczyma, zobaczyć jaki będę miała stosunek do tego. Ale wrócimy do Snape'a i jego traumy bardziej kompleksowo po jego śmierci i po tej książce, która szczególnie wchodzi w jego backstory i go przedstawia w bardziej kompleksowy sposób. Ale wszystkie te osoby odnoszą się do tego samego momentu w czasie, co jest po prostu super spójne. Ta książka jest. Teraz dla mnie bardziej ciekawa, ze względu na to, że wszystkie postaci mają jakieś ciężkie emocje związane z tym wszystkim. Gdybym się uparła, myślę, że mogłabym spróbować znaleźć w tych czterech postaciach, to znaczy Remusie, Syriuszu, Piterze, Snapeie oraz Harym, alegorie pięciu. Etapów przeżywania żałoby, nie, nie alegorii, jakby jakąś taką symbolikę, nawiązanie, ale to byłaby już kreatywna interpretacja, to znaczy y, mogłabym spróbować zbudować taki obraz. A, bo w sumie co ja mogę spróbować? Zrobię to teraz. Pięć postaci z Harry'ego Pottera jako pięć stadiów żałoby. Zaznaczam, że to jest z mojej strony kreatywna analiza w tym sensie, że nie. Jestem przekonana, że J.K. Rowling w żaden sposób nie starała się zbudować czegoś takiego. To już jest, to wynika z tego, że myślę, że to będzie ciekawe. Zobaczymy, jak bardzo ten model nam się sklei. Będę się odnosić do modelu pięciu etapów żałoby Kubler-Ross. Zaraz go wam przedstawię i później postaramy się dopasować te pięć postaci, to znaczy Syriusza, Severusa, Petera, Remusa oraz Harego do tych pięciu stadiów żałoby. A jakie są te. Etapy żałoby. Po pierwsze mamy zaprzeczenie. Jest to etap, na którym nie chcemy zaakceptować realiów sytuacji tego, że kogoś utraciliśmy. Następnie mamy gniew albo złość. Jest to etap, na którym po prostu przeżywamy bardzo intensywne emocje, gniewu, jakąś wściekłość przez to, że ta utrata nastąpiła. Następnie mamy etap. Targowania się albo negocjacji jest to etap, gdzie staramy się coś ugrać, żeby poprawić swoją sytuację. Na przykład staramy się, mo modlimy się do Boga, żeby ta osoba wróciła, albo obiecujemy, że coś osiągniemy, jeżeli ta osoba będzie nam zwrócona, albo żeby to, żeby to cierpienie minęło, staramy się coś, coś dać, oferować jakieś. Um, Jakiejś sile wyższej, albo tak jakoś karmicznie staramy się, sobie się to ułożyć. Dalej mamy depresję jako stadium. Tutaj nie myślę, że nie muszę tego tłumaczyć jakoś szczególnie głębiej. I na samym końcu mamy akceptację. To jest zawsze finał. Dużo osób myśli, że to jest linearny model, to znaczy zaczynamy zawsze od zaprzeczenia, a kończymy na akceptacji, ale. W trakcie przeżywania żałoby często może nastąpić regres, te etapy mogą nastąpić w innej kolejności. To jest taki tylko ramowy model, który się sprawdza zazwyczaj, ale nie zawsze w takim modelowym, pięcioetapowym, następującym po sobie stylu. Oczywiście, Harry w tym naszym modelu będzie symbolizował akceptację, ponieważ jest to stan, jaki osiągnął odnośnie swojej własnej żałoby. Mamy dalej. Zaprzeczenie, gniew, targowanie się i depresję. Myślę, że depresją byłby Remus przez generalny, to znaczy on reprezentowałby ten etap, przez jego generalną melancholię, dystans do życia i ym, to jak on skupia się tylko na. Powiedziałabym, że ten Remus przedstawiony w trzeciej części nieszczególnie ma dużo jakoś, Nadziei, ambicji, planów na przyszłość. On sobie tylko tak egzystuje i stara się trwać dalej. On się zmienia później, w późniejszych częściach, szczególnie kiedy znajduje Tonks jako swoją partnerkę. Ich relacja też bardzo dużo mu daje, ale na etapie trzeciej części Harry'ego Pottera mam wrażenie, że można byłoby powiedzieć, że jest w takim jakimś stanie depresyjnym. Przede wszystkim w tym stanie bez nadziei, braku nadziei na przyszłość i jakąś zmianę, nie wierzy słusznie, że uda mu się utrzymać te pracę w szkole, generalnie jego sytuacja materialna jest nieatrakcyjna, co wiemy między innymi po tym, że ciężko jest wilkołakom znaleźć pracę, ludzie wiedzą, że on jest wilkołakiem i wiemy, że wszystkie jego ubrania oraz rzeczy, które on posiada są stare i wielokrotnie naprawiane, to wszystko myślę mogłoby się do tego odnosić jakoś. Mamy dalej zaprzeczenie, gniew oraz targowanie się. Myślę, że targowaniem się byłby Syriusz. Przez to, jak on stara się, dosłownie jest na etapie negocjacji, dla niego siłą wyższą w tej sytuacji byłby Harry, ponieważ Harry jest osobą, która może mu dać rozgrzeszenie czy... Jakoś przynieść ulgę, wybaczając mu to, co on postrzega za y, wielką krzywdę, jaką w sensie, poczuwa się do odpowiedzialności za śmierć Jamesa w jakimś stopniu. I tylko Harry może mu tego rozgrzeszenia udzielić, i on dosłownie negocjuje z Harrym, pokazując mu Starając się go przekonać do realiów w sytuacji, myślę więc, że to targowanie się to mógłby być Syriusz. Oczywiście on też chce zademonstrować prawdę po to, żeby odzyskać wolność, ale nawet to, że on chce, musi udowodnić prawdę, musi wytargować sobie wolność, mogłoby tak metaforycznie do tego się odnosić. Myślę, że gniewem, wściekłością byłby Snape, który ma w sobie dalej ogromny gniew za to, jak został skrzywdzony jeżeli chodzi o to jak znęcali się nad nim y, Huncfoci ale także oczywiście y, ma w sobie gniew i żal jeżeli chodzi o utratę Lili, to jest dalej strata, którą on w sobie nosi, jest to niezabliźniona rana i też wściekłość jest jedyną emocją, którą on okazuje przez ten cały czas od kiedy się pojawia y, na scenie, wchodząc do tej wyjącej, rzeszczącej chaty, mogę się czasami Pomylić, jeżeli chodzi o tłumaczenia, bo znowu czytałam i polską, i angielską wersję sobie pomieszałam i teraz mogę mieć bałagan w głowie, do chaty wrzeszczącej, tak, czy wyjącej chaty. Jak do niej wchodzi, od razu jest wściekły. Natomiast, oczywiście, zaprzeczeniem byłby wtedy Peter Pettigrew, ponieważ on wypiera się kompletnie. Roli, zaprzecza rzeczywistości, po to, żeby nie ponieść konsekwencji, żeby nie spotkać się z konsekwencjami własnych działań, dlatego mógłby ją reprezentować. On myślę, że jeżeli przeżywa żałobę, to nie jest żałoba po Jamesie Ili, chociaż też myślę, że jest, jakoś mu ich brakuje. Wiemy, że on ten ma swój mini moment takiego. Powrotu, no czegoś jakby później robi coś dobrego. Tak stara się to trochę zadośćuczynić. Za Ileś ta, w siódmej części, tak, dla herego jak to się dla niego kończy. O tym będzie w siódmej części, ale w tej części on jest zaprzeczeniem. On się wypiera swojego udziału w tej sytuacji, on ym, nie przyznaje, jak ta sytuacja wygląda, ponieważ chroni siebie dosłownie, ale też chroni swój własny obraz siebie. Bo jeżeli on zdradził swoich przyjaciół, no to jest po prostu najgorszym. Możliwym człowiekiem i jest winny ogromnej tragedii, jest winny wielu, wielu e, późniejszym wydarzeniom. Jego rola jest ogromna, jeżeli jest winny tej sytuacji. Koniec końców, myślę, że to nie jest aż tak naciągane. E, cały ten model możecie mi dać znać w komentarzach, co o tym myślicie: o tych pięciu postaciach e, z Harry'ego Pottera jako pięciu stadiach żałoby. Jestem bardzo ciekawa, co o, tym, co o tym myślicie. A teraz przejdę już do moich jakichś uwag na temat y, samej książki. Przynajmniej się staram otworzyć moje notatki. Dobra, to tak. Tutaj nie chcę się szczególnie czepiać wielu rzeczy w tej książce, bo te główne motywy w niej przeprowadzone były naprawdę zręcznie. No ale mam. Czekajcie, ile mam punktów na mojej liście? 30. 30 uwag. Zobaczymy, czy. Zobaczymy, czy to będzie miało sens. A zacznę od tego, że zwróciłam uwagę na to, że Harry pomyślał, żeby, żeby po prostu podrobić podpis Vernona na tym pozwoleniu do Hogswit. Oczywiście możliwe, że myślał, że ym, jeżeli podrobi ten podpis, to go ktoś na tym przyłapie, ale towarzyszymy mu. Siedzimy w jego głowie prawie przez całą książkę i nie miał takiej myśli. Może Harry jest za uczciwy, za dobry, za gryfindorski, żeby podrobić podpis Vernona. Jego tata i kumple jego taty by generalnie to zrobili bez problemu. A i jeszcze też z jednej strony siedzimy z Harem przez cały czas, a z drugiej strony Harry dowiadując się o Hogsmeade już posiadał wiedzę, że jest to wioska czarodziejów. My mu towarzyszymy w każdym momencie, prawie. Um, myślę, że zręczniej by było, gdyby Harry dostał te informacje na kartce i by przeczytał opis Hogsmeade i tego, czym jest, zamiast zakładać, że... To, że Harry jest niezaznajomiony ze światem czarodziejów, jest doskonałym sposobem przekazania informacji czytelnikowi o nowych rzeczach, bo niezwykle realistyczne jest, że Harry nie wie wielu rzeczy o świecie czarodziejów, konfrontujemy się z tym praktycznie w każdej części sagi, więc według mnie warto to wykorzystywać, szczególnie, że jego edukacji magicznej w kwestii takiej socjologiczno-społecznej nikt nie nadzoruje. tak Żaden dorosły nie pilnuje, żeby Harry się zintegr zintegrował w czarodziejskim społeczeństwie też tak na co dzień. On jest uczony historii magii, magii w Hogwarcie, ale nikt nie pilnuje, żeby on ogarniał jakieś savoir-vivre magiczne, jakieś y, magiczne konotacje, muzykę, implikacje, kulturę, humor. Nikt o to nie dba. Więc jeżeli mamy takiego czarodzieja, który nic nie wie, to lepiej by było, żeby on o Hogsmeade dowiedział się razem z nami z tego listu, który dostanie, gdzie będzie formularz do podpisania. To jest mini, drobna naprawdę jakaś uwaga. Dalej jest ta postać cioci Marge, która jest fatalna, kompletnie przemocowa, dosłownie mówi w tej książce... Patrząc się na Harego, że jeżeli jest coś nie tak z suką, to coś musi być nie tak ze szczenięciem. Fakt, że jest ta postać tam. Jeszcze Vernon i cała rodzina jest kompletnie skupiona na tym, żeby akceptować ją i żeby tolerować to jej zachowanie. Jest fatalną postacią. Jest fatalną postacią. Nawet nie pamiętam, jakie miałam przemyślenia a propos, a propos niego. Jeszcze jedna jej uwaga, na, na którą zwróciłam uwagę, to była ta uwaga, gdzie to akurat czytałam po angielsku, że em, wspomina o tym, że jakiś szczeniak w jej hodowli buldogów had a runty look about him, major something, em, ten jej major, ten jakiś, ten jej major drowned that puppy. Jakiś, jak się nazywa najsłabszy, najsłabszy szczeniak w miocie? No generalnie znowu mówi o tym, że ten, jakby patrząc na Harego, mówi o tym, że niektóre szczeniaki są tak słabe, że nie zasługują na życie. Ona praktycznie dwa razy porównuje matkę Harego do suki, Harego do szczenięcia, i jeszcze implikuje, że jest tak beznadziejny, że, nie że dosłownie nie ma po co, żeby żył, jest, że jest bezwartościowy. No po prostu poziom bycia złym, jaki ona osiąga, jest fatalną, fatalną, fatalną um, osobą. Następna moja uwaga, ja w ogóle czasami sobie, sama jestem zaskoczona, co zapisuję, bo chwilę czasu mija, zanim wracam do tych notatek, zapisałam sobie, że um, ten nocny rycerz, tak, ten autobus ma słabą obsługę klienta. Ale, i że w ogóle to jest ciekawa koncepcja, koncepcja transportu, Ciekawe jest to, że teleportacja jest na tyle trudnym zaklęciem, na tyle czymś trudnym, że wielu czarodziejów jednak decyduje się korzystać z Różnych innych środków transportu, takich jak, także jak magiczny rycerz, ale myślę, że to nie jest niespójne, biorąc pod uwagę to, jak niewiele czarodziejów uczęszcza do szkoły. Większość jest tych, jakby implikacja jest taka, że większość uczy się tej, tej magii w domu, to poziom magii, jaki ogarnia da, taki, taki zwyczajny czarodziej, nie jest szczególnie wysoki, więc to nie jest dziwne, aż tak, że polegają na magii jakichś, na innych magicznych rozwiązaniach niż takie, które wymagają dużego skupienia koncentracji i wysokiej mocy magicznej. I też mamy ten motyw, że w drugiej części Harego prawie wydalono ze szkoły za to, że upuścił tę leguminę fiołkową na gościa, na mułgolskiego gościa Darsley'ów. Natomiast w tej części wybacza się mu nadmuchanie ciotki i wezwanie magicznego magicznego autobusu, ale przede wszystkim nadmuchanie ciotki, którą widziało wiele, wiele osób. I to, to, to mogłoby się wydawać, że tu jest jakaś niekonsekwencja ze strony, ze strony Ministerstwa Magii, ale w drugiej części, po pierwsze, wiemy, że Luciusz Malfoy w bardzo dużo nacisków wywierał na ministra magii, na radę nadzorczą i bardzo dużo tam jakoś, jakoś międlił, a też w trzeciej części Harry jest realnie postawiony w sytuacji zagrożenia życia, a wielu czarodziejów ma. Bardzo pobłażliwy stosunek do niego, jest jakiś taki sentyment, jest mu w jakiś sposób wdzięczna, wiemy o tym, więc nie jest to dla mnie dziwne, że w trzeciej części nagle są gotowi mu to wybaczyć. Nawet dosłownie ktoś wspomina w tej książce, nie pamiętam czy to jest. Y Profesor McGonagall, czy Kurcze Pieczone, czy Knot, czy pani Rozmerta, ale wiem, że to było w tej scenie, gdzie Harry się dowiaduje, że Sirius Black jest jego ojcem chrzestnym. Ktoś tam wspomina, że Harry jest specjalny i wszyscy mają do niego jakiś, jakiś sentyment. Podoba mi się też to, jak Ron i jego relacja z Parszywkiem jest pokazana, bo Ron bardzo często mówi negatywne rzeczy na temat Parszywka, co w się sensie Pitera, Pitygrew, ale jest jednak do niego szczerze przywiązany. I to też pokazuje takie. Co, coś na to co będę zwracać uwagę od następnej książki, że Ron często em, wstydzi się swoich emocji. W ogóle wstyd jest czymś, co mu towarzyszy bardzo często. Wstyd, przez to, że jest biedny, regularnie to już się pojawiało, że on się wstydzi statusu majątkowego swojej rodziny, wstydzi się niektórych członków swojej rodziny, wstyd jest czymś, co mu bardzo często towarzyszy, i też wstydzi się swoich emocji, wstydzi się tego, że jest przywiązany do swojego starego szczura, który, którego odziedziczył po swoich, po swoich braciach. Będę patrzyła na to, jak to jest dalej budowane w kolejnych książkach. Mam wrażenie, że Ron jest taką kompleksową postacią i to już zaczyna. Tutaj wypływać. Podsumujmy sobie jeszcze tych wszystkich Huntsfotów i jeszcze Snape'a. Po pierwsze, Snape jest taki żałosny w tej części, to znaczy, jego uczucia um, są oczywiście zrozumiałe w tym sensie, że je ma, ale minął już ogromny czas, a on się w dalszym ciągu wyżywa na studentach, na uczniach, to znaczy, żeby jakoś sobie walidację podnieść, na przykład grozi ropusze Neville'a, to znaczy kiedy Neville sobie nie radzi z eliksirami, to mówi, że przetestuje jego eliksir na jego żabie i najwyżej ropusze i ta ropucha najwyżej zdechnie. To powinno być nielegalne, ale takie rzeczy troszkę na porządku dziennym w Hogwarcie. Takie grożenie zwierzakom, co jest szczególnie okrutne, ponieważ ropucha najprawdopodobniej jest kompletnie kumata. Ta część dalej podkreśla to, że magiczne zwierzęta są bardzo kumate, to znaczy przecież kot Hermiony rozumie, czego potrzebuje Syriusz, rozumie, że Syriusz jest dobry, rozumie jego jakieś tam. mają jakiś sposób komunikacji, kiedy Syriusz jest psem, to jest super inteligentny kot, Syriusz sam tak mówi. I ewidentnie też jako Animag może się lepiej komunikować ze zwierzętami, kiedy ron szuka innego szczura. To, to znaczy, kiedy Ron chce kupić leki dla szczura, ponieważ jego szczur się czuje źle, to w zoologicznym, y, szczury w zoologicznym w ogóle skaczą przez swoje ogony jak na skakance, bo są takie jakieś zaczarowane, inteligentne i się pod, popisują, Ron sam nazywa je pozerami, ale też go nie dziwi to zachowanie, czyli... Podkreślam, że, ta robucha, że to jest jakby szczególnie, szczególnie okrutne. Też Snape oczywiście nie owija w baronne odnośnie ojca Harego. Mówi do niego, że um, głowa twojego ojca była taka spuchnięta była bardzo spuchnięta. Um, po prostu się przechadzał jak nadęty, um, nadęty gracz Quidditcha. Mam napisane po angielsku. Your father's head was so swollen, strutting Quidditch winner. Quidditch winner. Um, też później mówi. Że umarłbyś jak twój ojciec, który popełnił błąd, żeby zaufać Blakowi. Generalnie po prostu okropnie się mści też na Harem. Tutaj jest to pokazane, że w dalszym ciągu, że ma szczególnie cienki stosunek do Harego i że jest żałosny, że Snape jest żałosny. Ale wszyscy Huntsfoci są bardzo cięcy, to znaczy Remus wypada najlepiej, mimo że jest taki smutny i wmiętoszony życiem, wydaje się sobie radzić z tym życiem najlepiej. Creeper Peter spędził ostatnie 10 lat, 10 lat, 10 lat, 11 lat yy, śpiąc w dziecięcych dormitoriach i będąc czyimś pupilem. No to jest po prostu okropne i fatalne. Syriusz, jako dziecko, postrzegałem go jako taki ogromny, zmarnowany potencjał. Jakoś było mi go bardzo, bardzo żal. Ciekawa jestem, czy dlatego, że jak bardzo podkreśla się w tych książkach, że on jest taki przystojny. Mi się wydawało, że jest taki przystojny i z takiego dobrego domu, i wszyscy tak go podziwiali. To jak bardzo było mi żal, że nic z niego nie było, przez to, że spędził tyle czasu w Waskabanie. Ale jak tę książkę czytałam, to. Um, nie wydaje mi się, że Syjusz był takim ogromnym, jakimś zmarnowanym potencjałem. Był nadętym bubkiem z bardzo bogatej rodziny, z dobrą relacją z ze swoim przyjacielem, który również był nadętym bubkiem. Mówię tu oczywiście o Jamesie i nie wiem, czy był jakimś szczególnie zmarnowanym potencjałem. Ciekawa jestem, czy gdyby nie, jakimi osobami oni by byli, gdyby nie ta, ta tragedia, bo u końca, u, na końcu swojego życia James był. Zakładamy dobrym partnerem dla Lili, ale nie miał szczególnie dużo czasu, żeby się zrehabilitować, a jako uczeń szkolny to był po prostu Buli, który się znęcał kompletnie nad Severusem. To samo z Remusem, mimo że Remus był najrozsądniejszy, dawał przyzwolenie. Peter był niepewny siebie, nie czuł się pewnie w tej grupie, więc też dawał po pasywne pozwolenie. Wszyscy. Wszyscy są współodpowiedzialni za znęcanie się nad Syriuszem i byli fatalni. Mam nadzieję, że to wybrzmiało. Nie mam sentymentu szczególnego do jako grupy. Lupin też tak troszeczkę sprawia wrażenie bycia alegorią jakby AIDS, takiego, jakiegoś takiego, um, czegoś antydyskryminacyjnego, ale ten motyw, że um, za czasów jego młodości nie było leku na to, jak jest stygmatyzowany społecznie, em, jakoś tak mi się kojarzy ogólnie z tą chorobą, że jego inność go piętnuje, ale z drugiej strony na przykład, i, i to jest złe, to jest niedobre, nie powinno się go piętnować, natomiast z, drugą, z, z drugiej strony piętnowanie Hagrida za jego inność jest bardziej dopuszczalne, albo ciekawa jestem, czy gdyby Hagrid był, nie był olbrzymem, to czy by mu dano z powrotem wrócić do Hogwartu, ale do, do Hagrida za chwileczkę jeszcze przejdę. Cały ten motyw tej alegorii nie jest szczególnie przemyślany dla mnie, nie szczególnie się na tym skupiałam, ale widziałam taką, jakąś taką paralelę. Um, mam wrażenie, że też motyw wilkołaków był wykorzystywany już kulturowo jako właśnie jakaś taka alegoria AIDS I powstało w takim powstało parę filmów w, tamty, w tamtym czasie, um, które miały podobny wydźwięk, ale to musiałabym sprawdzić, a yy, nie chciało mi się. Nie szczególnie mnie to aż tak interesuje. jak będzie, Jeśli was to kompletnie fascynuje, to może zrobię jakiś research. Do następnej części, dajcie mi znać w komentarzu. No i dobra, przejdźmy do Hagrida w sumie. Jest mi go coraz bardziej żal w tej części. Gratuluję mu zyskania posady jako nauczyciel, ale jest to tak tragiczna postać i też a propos niego wyciekł mi to temat, że istnienie Veritaserum w tym świecie psuje mnóstwo fabuły. To znaczy jest tyle problemów, które mogłyby być, by być rozwiązane, gdyby sankcjonowano w tym przypadku użycie Veritaserum. Veritaserum Sprawia, że mówimy prawdę. Wiele, gdyby Hagrid był przesłuchany przy Veritaserum, dowiedziano by się, że nie popełnił żadnego przestępstwa, wobec czego nie, nie byłby w Azkabanie, powinno się go przywrócić do szkoły, a zamiast tego on jest tylko gajowym, nie ma prawa czarowania i jest takim trochę pośmiewiskiem, a jego wszystkimi przyjaciółmi są dzieci, bo jest tak strasznie społecznie upupiany i traktowany jako jako niedojrzały. Gdyby Syriusza przesłuchano z Veritaserum, wiedziano by, że nie popełnił tego przestępstwa i nie robił we skabanie. Kilka rzeczy w tej książce tak działa, że gdyby użyto Veritaserum, gdyby Malfoyowi podano Veritaserum i to by musiał powiedzieć, że był tylko zadraś zadraśnięty, sprowokował Hardodzioba i że to była jego wina, że był skaleczony i Hardodziob nie miałby tego całego procesu sądowego. Veritaserum, veritaserum, veritaserum. W tej części wiele rzeczy się o to jak dla mnie rozbijało. Ale wracając do Hagrida i jego tragizmu, już w pierwszej części wiemy, że Hagrid sobie w wolnym czasie lubi popić. To znaczy, wygrał w barze w karty puszka czy jajo. Obie te rzeczy już. Na pewno wygrał to jajo-smocze w karty. A, a puszka miał i wygadał się, będąc pijanym jak tego puszka ułagodzić i w tej części też pije, po nieudanej lekcji kiedy Malfoy jest zraniony ten alkohol u Hagrida powraca z tego co pamiętam w czwartej części też jest jakiś taki motyw ale to jeszcze zobaczymy ciekawa jestem czy można mówić już o jakimś takim podpieraniu się alkoholem zobaczymy to w późniejszych częściach jak duży problem z alkoholem ma Hagrid też sądzę, że to nie byłoby zamierzone, że on jest alkoholikiem, ale możliwe, że tak wyjdzie. I jakie to jest tragiczne, że wszyscy go traktują jak dziecko, jego przyjaciółmi są tak naprawdę dzieci, ale to jest dorosły mężczyzna i on rzeczywiście nie odbył tradycyjnej edukacji, ale wielu czarodziejów nie odbyło tradycyjnej edukacji, wielu harłaków nie mogło odbyć tradycyjnej, magicznej edukacji, wobec czego... No on też taki, rozumiem, że on jest tak źle traktowany przez... Wiele osób w społeczeństwie przez bycie półolbrzymem, pół co będzie też w kolejnej części, wrócimy do tego na pewno. Jego status bycia półolbrzymem sprawia, że ludzie traktują go bardzo, bardzo źle, bo to jest wiadome, jakie jest jego pochodzenie, i może w sumie status Gajowego Hogwartu i taka protekcja Dumbledora, Dumbledora mu jakoś daje pewność siebie i też ułatwia mu funkcjonowanie w świecie magicznym, ale też. Ten jego status i jakby przeżycia trzymają go na dystans. Dalej jeszcze, a propos jakichś takich nieścisłości magicznych, to profesor y, Trelawney, Trelawney, jak wolicie, kiedy Neville. Y, Zestresowany Neville tam patrzy na jej filiżanki, mówi, że kiedy on rozbije jej filiżankę, do której jest szczególnie przywiązana, niech weźmie jakąś inną. Neville rozbija filiżankę. Moja pojęta jest taka, że powinna ona była zrobić reparo na tej filiżance. Czy nawet nauczyciele w szkole są na tyle niekompetentni magicznie, że zamiast tego wywalą filiżankę? Oczywiście, no nie wiem, mam wrażenie, że dzieci wychowane w magicznych rodzinach by jakoś zauważyły, że y, to jest dziwne. Czy to, jest, czy to jest standard używać magii w domu magicznym? Skoro znaczy wiemy, że pani Wesley jest bardzo dobrą czarodziejką, więc to, że ona um, nawet nie pamiętam, czy um, jak dużo używa, no ona używa mnóstwo magicznych rozwiązań, ale też jest czarodziejką czystej krwi, więc może być do tego przyzwyczajona. Jest takie niepewne dla mnie, jak często na co dzień do ułatwienia sobie, ży, sobie życia, czarodzieje. Używają magii, skoro nauczycielka nie naprawi swojej ulubionej filiżanki. Dziwne to jest dosyć, bym powiedziała. Mam jeszcze tutaj zapisane, że cały ten motyw strachu, konfrontacji z własnym lękiem, jakim są dementorzy, bo oczywiście w przypadku Harego to mamy kwestię konfrontacji ze swoją żałobą, jak wspominałam, ale też ogólnie każdy z uczniów ma szansę konfrontacji, konfrontacji ze swoimi lękami, i tutaj metoda konfrontacji z lękami jest, lękami jest taka żeby je zrekontekstualizować. Jeżeli obiekt swojego lęku przedstawimy w inny sposób, to zabawny komediowy sposób, to już przestaniemy się go bać. Jest to oczywiście restrukturyzacja poznawcza, <grywia> nie tak na serio. Po prostu sobie zapisałam, że jest ten motyw, ten motyw strachu. I jeszcze jedna rzecz, której chciałam wspomnieć, to cały motyw, motyw Dumbledora w tej części, a konkretnie tego, że on w tej części nie jest szczególnie wspierający, bym powiedziała, mógłby dużo bardzo zmienić. Nie dziwi mnie, że nie ingeruje i też jestem w stanie go usprawiedliwić, ale to bardziej jeszcze podkreśla, jak bardzo niewspaniałą osobą jest. Kiedy tam Syriusz ma być wyssany przez dementora, Peter uciekł, a Harry i Hermiona mają kryzys. Dumbledore do nich przychodzi i mówi, że Lupinowi nikt nie uwierzy na słowo, ponieważ jest wielkołakiem, który w tym momencie lata po terenie Hogwartu. Nikt Wam nie uwierzy, bo jesteście dziećmi. W ogóle Veritaserum, Veritaserum, ale nieważne. E, seriusza. E, ja, i, I ponieważ ich wersja jest nieprawdopodobna, ich wersja wydarzeń jest nieprawdopodobna i oczywiście Veritaserum nie mogłoby. E, Udowodnić, że to, co powiedział im Syriusz, jest prawdą, ale można byłoby znowu Syriusza poddać Veritaserum i wtedy wszyscy by byli zmuszeni, żeby powiedzieć prawdę. Dumbledore, skoro wierzy w to i wie o tym wszystkim, skąd wie w ogóle o tej sytuacji? Skoro Lupin jest um, popyla po całym terenie, skąd Dumbledore wie o tym wszystkim? Czy on po prostu cały czas stalkuje harego? Jak, w jakiego okolicznościach się o tym dowiedział? Ale załóżmy, że jest po prostu wszechwiedzący, co sprawia, że jest jeszcze gorszą postacią, w sensie moralnie gorszą postacią. Um, Rozumiem, że on nie chce ingerować, bo to byłoby dużym personalnym kosztem dla niego, gdyby nagle miał się stawić, pu, miałby się publicznie opowiedzieć po stronie wilkołaka, co dalej jest stygmatyzowane społecznie. Mordercy, jeżeli chodzi o, w którego wszyscy wierzą, że jest winny śmierci wielu osób oraz dwójki dzieci, to jest rzeczywiście taki PR-owy koszmar, ale on ma tak ogromny autorytet, że mógłby to zrobić, mógłby chociaż. Właśnie oponować, żeby było to takie przesłuchanie, jakieś sprawiedliwe przesłuchanie Syriusza jeszcze raz. Um, jeszcze jest ten motyw, że Harry wierzył, że Dumbledore może rozwiązać wszystko, więc jakby stracił grunt pod nogami. Kompletnie się poczuł niepewnie, kiedy sobie uświadomił, że Dumbledore nie może, nie chce, nie chce rozwiązać jego problemu, co już pokazuje, jak bardzo on ufa Dumbledorowi. W nie sensie dziwi mnie to, że on tutaj nie ingeruje. Ale mógłby zmienić bardzo dużo, a nawet jeżeli nie mógłby niby interweniować, to mógł zadbać o bezpieczeństwo Syriusza jakoś lepiej. I dlaczego, skoro on wiedział, że Seriusz jest dobry, to Harry nie mógł z nim spędzić lata? Dlaczego nie zorganizował jakiejś bezpiecznej przestrzeni dla Harego, żeby Seriusz się mógł nim zająć i żeby mogli spędzić razem lato i wspólnie czas? Otóż dlatego, że Dumbledore już teraz hoduje tego harego naszego na yy, kozła ofiarnego i nie może sobie pozwolić. Nie sądzę, że tak o tym myślała J.K. Rowling, nie sądzę, że ona myślała. Dla niej, ja myślę, że to jest oczywiście, no nie wiem, co jest w jej głowie, ale odnoszę wrażenie, że chce zbudować właśnie wizerunek Dumbledora jako wszechwiedzącego, nie myśląc o konsekwencjach tego, jakie wybory on musi podejmować wobec tego, będąc wszechwiedzącym. Przy rozwoju wydarzeń, jakie są konsekwencje tego jego statusu, też negatywne i jak to wygląda w oczach takich krytycznych czytelników, jakim ja w tym momencie teraz jestem. Jeszcze mam tylko kilka rzeczy. Po pierwsze, jak dziwną rzeczą jest, że Hermiona dostała ten zmieniacz czasu a nie jakieś inne, innego rodzaju logistyczne wsparcie, żeby pozaliczać te wszystkie przedmioty. I też to się odnosi do motywu, który wybrzmieje przez całą serię, wybrzmie, wybrzmi, przepraszam, przez całą serię, to znaczy, że dziewczynki są bardziej godne zaufania. To jest coś, co się pojawia kilkukrotnie, nie pamiętam, w której części, ale jest taki mo motyw, że pierwszy raz chłopaki wybierają się do dormitorium Hermiony. Hermiona Hermiona regularnie odwiedza ich dormitorium, ale kiedy oni próbują odwiedzić jej dormitorium, to schody się spłaszczają i zjeżdżają jak pozjeżdżalni na dół. I wtedy się konfrontują z tym, że to jest wbudowany mechanizm, którego wcześniej nie sprawdzili, bo nigdy jej nie odwiedzają. Co też można pewnie jakoś interpretować dodatkowo, ponieważ wierzono, że dziewczynki są bardziej godne zaufania, a chłopcy będą mieli niecne zamiary, jeżeli pójdą do dormitorium dziewczynek. Co już tak też buduje, mam wrażenie, jakby ono, jest to bardzo spójne ze światopoglądem J.K. Rowling, tym problematycznym, aktualnym, terfowym. Też są jednorożce. Jeszcze wrócimy to, do tego motywu jednorożców, które zgodnie oczywiście z, tra, z tradycją podchodzą tylko do dziewczynek, a konkretnie wydaje mi się, że mitologicznie jednorożce się przyjaźnią tylko z dziewicami. Tutaj było z dziewczynkami, ponieważ dziewczynki są bardziej godne zaufania według jednorożców. Mamy, że Hermiona jest właśnie bardzo, bardziej godna zaufania niż inni ambitni uczniowie, dostając ten czasu. Chociaż możliwe, że przyznaje, że inni, że inni uczniowie również mają zmieniać czasu, ale implikacja z tej książki była taka, że to jest po raz pierwszy, kiedy oni to robią. Tak zrozumiałam, że to jest wyjątek na rzecz Hermiony. Ale możliwe, że to się zadziało już wcześniej, chociaż raczej nie. No ale może. Ale może. I też zastanawiam się, czy fakt, że ta komnata tajemnic, przejście do niej było w łazience dziewcząt, nie odnosi się też jakoś do, tej komplika jakoś do tej koncepcji. Po pierwsze, groza z łazienki, groza z damskiej łazienki jest czymś, co jest śmieszne, że tak, tak wcześniej powstało w twórczości J.K. Rowling, w momencie, kiedy ona teraz się tak, w tak bardzo angażuje w terfowy aktywizm, czyli jakby taki transfobiczny... Aktywizm i tworzy mnóstwo. I wypowiada się bardzo często na ten temat, i jak wspominała już o tym takim popularnym w Ameryce lęku przed y, transpłciową kobietą w łazience, w damskiej łazience. A tutaj mamy grozę w łazience dziewczyn w tym momencie. No oczywiście nie jest, to, nie jest to transpłciowa kobieta, ale motyw grozy w łazience. I czy fakt, że. Y, Dlaczego to było w damskiej łazience? Dlaczego w damskiej łazience było przejście do tej komnaty tajemnic? Czy to też ma związek z tym, że dziewczynki są bardziej godne zaufania? Czy tam jest czyściej po prostu? Nie jest tam czyściej. Przecież wiemy o tym, że w łazienkach dziewczynek, w damskich toaletach i męskich toaletach jest niefajnie. Równ równolegle niefajnie. To nie jest tak, że wchodzi się do damskiej toalety w centrum handlowym, a tam po prostu rosną fiołki i prze się prze prze przechadzają jednorożce i są tęcze. Jest tam równie nieprzyjemnie, co, no, w sumie nie bywam w męskich toaletach, ale nie jest różowo. Nie jest różowo, więc dlaczego w damskiej toalecie, a nie w męskiej toalecie? Skąd to się wzięło? Nie mam odpowiedzi na to jeszcze, może mi przyjdzie do głowy jakoś później. Kto tam wie? I na zakończenie jeszcze wróciłam do tego pytania, które zadałam wam w poprzednim odcinku, to znaczy... Zapytałam się was, czy Dumbledore to jest prawdziwy złoczyńca serii, i e, najwięcej osób oznaczyło, zaznaczyło, że to skomplikowany człowiek, a druga najpopularniejsza odpowiedź to była takie jednoznaczne tak. Czyli większość z was uważa go za skomplikowaną postać, i duża część również uważa go za głównego złoczyńcę serii. Na pewno był architektem wielu cierpień Harego, tak obiektywnie, nawet jeżeli tak tego nie postrzegał. Myślę, że analizę Dumbledora sobie zostawimy na czas odcinka na temat szóstej części. Jeżeli lubicie te odcinki, to poproszę o Matylda Materializacast na platformie, na której mnie słuchacie, czy to jest Apple Podcast, Spotify, czy też YouTube. Kliknijcie plusik, jeżeli Wam się podoba ten odcinek na YouTube. Dajcie ocenę na Spotify, będzie mi bardzo, bardzo miło. Zostawcie komentarz oraz odpowiedź na pytanie. W najbliższym czasie będę robiła odcinki na inne tematy, ale oczywiście przeczytam czwartą część i wrócę z tym do Was z jakimiś swoimi przemyśleniami. Jak mówiłam, to była jedna z moich najulubieńszych części. Przez jakiś czas numer jeden, potem zdetronizowała ją część szósta, ale jest to część bardzo bliska mojemu sercu. Mam nadzieję, że jednak będzie dla mnie przyjemnie do niej wrócić, ale coś czuję, że i tak będę miała niestety dużo negatywnych uwag na jej temat, no ale zobaczymy. A nóż-widelec mnie zaskoczy. A nóż-widelec to będzie najlepsza część. Będę trzymać kciuki, ale coś czuję, że trzecia jednak zostanie na pierwszym miejscu, bo na razie, że chodzi o jakość, dałabym trzecią na pierwszym miejscu, na drugim pierwszą, a na trzecim drugą. Czyli innymi słowy Topka to jest więzienia z kabanu, potem kamień filozoficzny, a potem komnata tajemnic, która jest, jak dla mnie, dosyć cienka. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. Proszę, jak mówiłam, odpowiedzcie na pytania, jeżeli słuchacie mnie na Spotify. Jeżeli nie, to proszę zostawcie jakiś komentarz na YouTubie. Wszystkiego dobrego i usłyszymy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że jak najszybciej postaram się jak najszybciej i naprawię swój mikrofon, bo używam takiego dosyć specyficznego. Dzięki drodzy i pa